Szanowni Państwo, no jestem biologiem, przyglądam się kwestii eksterminacji dzików w Polsce i w Europie, również rozprzestrzenianiu się choroby ASF. Mam kartkę, bo będę posługiwał się trochę cytatami i liczbami. Strzelać do dzików trzeba ciągle. Tu nie chodzi o jednorazową akcję, a w strefach zapowietrzenia dziki trzeba wybić praktycznie do zera. Mówił to w 2018 roku niesławny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, zdymisjonowany za brak skuteczności w walce z ASF. Ale ta dymisja nic nie dała. Nie zmieniono w ogóle metod walki z ASF. Zintensyfikowano odstrzał, a wraz z tym, z tą intensyfikacją rosła liczba ognisk ASF. ASF wędrował do zachodniej Polski. Dolnośląskie stało się jednym z takich głównych miejsc, gdzie tych ognisk jest bardzo dużo. W ostatnich 5 latach zabito w Polsce blisko 1,5 miliona dzików, z tego 1/3 to tak zwane odstrzały sanitarne. Pomimo tego, tak jak powiedziałem, liczba ognisk ASF wzrosła, bo w 2019 roku było 48 tych ognisk ASF w Polsce w hodowlach świń, a już rok później 2 razy tyle, 103 ogniska. Zaraza poza kontrolą, tak nazwała swoje sprawozdanie Najwyższa Izba Kontroli. To jest sprawozdanie sprzed ponad roku. Mianowicie walka z ASF to jest kompletna porażka rządu, która drogo kosztuje nas wszystkich i drogo kosztuje także przyrodę. Wykazano w tym raporcie NIK-u, że tylko 4,8% wydatków to były wydatki na bioasekurację, czyli zabezpieczenie hodowli świń, a aż połowa, blisko połowa, to były odstrzały sanitarne, no bo każdy myśliwy w ramach takich odstrzałów sanitarnych otrzymuje pieniądze za zabicie dzika, za zabicie lochy, to jest aż 650 zł. Jednocześnie zupełnie zmarginalizowano taką metodę, która jest właściwie jedyną skuteczną metodą w ramach walki z ASF w lesie, w środowisku, mianowicie metodę zbierania martwych dzików. To jest zupełnie w Polsce zaniedbane. No w ostatnim, powiedzmy, roku jakoś w niektórych województwach próbuje się to zmienić, ale to jest bardzo powoli. Przy czym, co ciekawe, w ramach tych odstrzałów okazało się, że tylko 1-2% dzików jest zakażonych ASF, czyli bardzo, bardzo mało. W niektórych regionach, na przykład w zachodniopomorskim, to było 0,07%, więc zupełnie marginalna liczba. Pomimo tego ta metoda dalej jest stosowana i powiedział, że nic się nie zmienia wraz ze zmianą rządu. Polowania nie eliminują ASF, to już wiemy na pewno, wręcz odwrotnie, są dodatkowym czynnikiem rozsiewania ASF, dlatego że po pierwsze wiemy, jak wygląda bioasekuracja po polowaniach. Ten teren nie jest odkażany, tam krew ciągnionych dzików rozsiewa jeszcze bardziej ASF, to jest jedno, mamy liczne tego przykłady. Ale także powoduje rozbicie grup rodzinnych. Dziki są zwierzętami osiadłymi, one siedzą w jednym miejscu. Natomiast takie polowania powodują, że grupy rodzinne się rozbijają, dziki wędrują na większe odległości. Te, które są zakażone, no oczywiście rozsiewają tę chorobę. W tej chwili część środowiska myśliwskiego przyjęła taką strategię, taką narrację, że właściwie to skracają cierpienie dzików w naturze, no bo rzeczywiście umieranie na ASF jest po prostu cierpieniem. No jest to bardzo absurdalne oczywiście założenie. Myślę, że dla nas, dla przyrodników, dla biologów to jest szczególnie absurdalne. Nie powinniśmy ingerować w przyrodę i w to, co się dzieje, zwłaszcza, że jeśli ingerujemy, to powodujemy tylko jeszcze gorszą sytuację. ASF zabijał na początku wszystkie praktycznie dziki. W tej chwili około 10% dzików
w naturze, to są dziki, które przeszły ASF, mają przeciwciała. Mówiąc krótko, to są dziki, które przetrwały ASF. Tych dzików będzie coraz więcej, bo taka jest dynamika epidemii każdej, że z łagodnej, a z drugiej strony pojawiają się osobniki, które są w stanie go pokonać. Rodzi się pytanie, dlaczego pomimo kompletnej porażki i ze środowisk aktywistycznych, prawda, taka krytyka płynie, i ze środowisk naukowych, z Najwyższej Izby Kontroli, rząd nadal utrzymuje tak wysokie poziomy polowań na dziki. Wydaje się, że jest to w zasadzie pretekst dla części środowiska wyspiskiego, żeby po prostu polować i zarabiać na tych odstrzałach sanitarnych. One dzisiaj nie mają żadnego uzasadnienia. One być może miały w 2014 roku, kiedy pojawiły się pierwsze ogniska ASF, ale w tej chwili są zupełnie absurdalne, są antynaukowe. Jest to czysty populizm, który ma pewne środowiskom głównie myśliwskim i rolniczym, i zadowolić te środowiska. Na koniec, trzeba powiedzieć sobie, że najważniejsza jest bioasekuracja, dlatego że dziki nie wchodzą do chlewni. Współczesne chlewnie, te powiedzmy fabryki cierpienia, one są na tyle izolowane, że dzik nie jest w stanie tam wejść. Tam jest w stanie wejść tylko człowiek, więc to ludzie przenoszą do chlewni wirusy. Dlatego najważniejsza jest bioasekuracja, a nie wybijanie dzików. W 2018 roku podpisałem taką petycję, która jak widać nie spotkała się z przyjaznym przyjęciem przez czynniki rządowe. I chciałem fragment tej petycji przeczytać. Podpisało ją ponad 1000 osób, tysiąc ponad naukowców. W większości, w pierwszej kolejności byli to przyrodnicy, biolodzy, potem także naukowcy z innych dziedzin. Przypomnę fragment tego apelu. Eliminacja tego gatunku dzika z ekosystemu może przyczynić się do zwiększenia intensywności gradacji owadów w lasach oraz częstości występowania patogenów przenoszonych przez gryzonie na ludzi. Dziki stanowią również ważny naturalny pokarm wilka, a zmniejszenie jego dostępności może wywołać wzrost poziomu szkód powodowanych przez te drapieżniki znajdujące się pod ochroną. Stoimy na stanowisku, że dla osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie epidemii ASF w Polsce, należy pilnie porzucić pozwolenie.